Nagle drzwi się otwarły i weszła pani zyskoska, śmiejąca się, wesoła i uszczęśliwioną mając fizjonomię, jaką ma każdy umiejący nawet nad sobą panować, gdy mu się coś uda, czego gorąco pragnął. Za oberżystką weszła służąca z obrusem i talerzami. Będziesz pan miał kolacyjkę, co się zowie, mleczko na wpół ze śmietanką i sporego kurczaka. Co już teraz wygląda jak pomarańcza, ale gdybym miała nawet barżanta lub kuropatwę, to bym panu upiekła, boś mi pan wniósł szczęście do domu. A toż jakim sposobem? zapytał pan ksawery, tym bardziej zdziwiony, że relacja Jana utkwiła mu żywo w pamięci i zdawała się być zupełnie przeciwną temu, co słyszał. Ach, proszę ja pana, rzekła z przekonaniem, już jeżeli kiedy, to teraz wierzę, że co komu przeznaczono. To się od tego nie wykręci. Jak sobie o tym myślę, to mi się śmiać chce. Jaka ja byłam głupia, żem tego od razu nie zmiarkowała i chciało mi się inaczej i lepiej. Ale nie ma się co dziwić. Myślałam sobie, co ja mam tak zaraz wypychać z domu dziecko za pierwszego, który się zdarzył, kiedy może się zdarzyć coś z Waszecia, zwłaszcza tu, gdzie tyle ludzi zajeżdża, i gdzie nie temu, to owemu ładna dziewczyna może wpaść w oko. I byłoby wyszło naprawdę z tym szlachcicem, o którym panu mówiłam. No ale widać, że to nie było sądzone, kiedy diabeł przyniósł tę wdowę, co mi go spod nosa zdmuchnęła. A teraz to już co innego. No niech no pan siada i je kaszkę, żeby nie wystygła, a ja panu rozpowiem to porządnie. A kurczę, dodała, obracając się do służącej. Zaraz będzie gotowe, odpowiedziała rozczochlana dziewka. Cóż to tak szczęśliwego zdarzyło się pani? – Z tego, co mówisz, wnoszę, że to zapewne o pannę Melanie idzie. – A już ci, a już ci, nie, nie co innego, tylko to – odpowiedziała z uśmiechem. – Wyobraź pan sobie, jakem stąd od pana wyszła. Zastałam w swoim pokoiku pana Kutasińskiego. Już to ja od kilku miesięcy miarkowałam, że on coś myśli, bo bywało, jak przyjdzie na bilar, to przegra jedną partię i zaraz do mnie i nóż w rozmowę. jak go bywało, czym poczęstuje, to łyknie, że aż się zakrztusi i je za trzech. Były to dobre znaki, ale z drugiej strony myślałam sobie, zawsze to będzie rosół odgrzewany i diabła wart. Bo trzeba panu wiedzieć, że jak my się tu sprowadzili, może tak w rok lub mało co więcej. Pan Kutasiński przybył tu także na kasiera w tutejszym magistracie. Melancia zaraz mu wpadła w oko, a szczególnie lubił słuchać, kiedy grała na gitarze. Ja nie w ciemnie bita, nie bardzo na to pozwalała, bo myślała sobie, a nuż będzie co lepszego, na przy tym, że mi się uprzykrzyła ta gitara, która mnie nie mało zdrowia kosztuje. Odpowiem panu, jakoś to się wtedy rozchwiało, z czego byłam bardzo kontenta i dziewczyna także, bo jej się wtedy jakoś nie podobał. Na teraz się podoba? Zapytał zdziwiony pan Xawery. Żeby się miał podobać bardzo, to nie, rzekła, biorąc z rąk sługi talerz z kurczęciem i dając jej znak, żeby sobie poszła. No To pani ryzykujesz szczęście córki, odpowiedział młody człowiek. Ale gdzie tam proszę pana, mówiła pani Zyskowska. Czy to szczęście na tym, żeby się podobał? A co z podobania się bez kawałka chleba? Jak głód zajrzy do drzwi, to miłość oknem ucieknie. No to prawda, mówił pan ksawery, ale jeżeli jest. Wstręt, jeżeli panienka mówi, że będzie nieszczęśliwą, jeżeli płacze, załamuje ręce. Pani Zyskowska popatrzyła na niego kiwając głową, jakby się zadziwiła, jakim sposobem przeniknął, lub skąd się dowiedział, że tak w rzeczy samej było. Potem machnąwszy ręką i uśmiechając się, rzekła: Powiem panu, że wszystkie te płacze i łamanie rąk to nieszczere. Każda dziewczyna niby to nie chce i płacze i ręce łamie, a potem, jak pozna, że diabeł nie taki straszny, jak go jej odmalowali, to i kontenta i widzi sama, że co jej było sądzono, to ją nie minęło, prawdę mówiąc. I moja melancia także płakała i rwała sobie włosy na głowie, także jakby kto nie wiedział, że to jak na komedii, to by myślał, że ja doprawdy jestem taką złą matką, że pragnę zguby swego dziecka. Ale jak jej pan Kutasieński pokazał list z Warszawy, gdzie mu donoszą, że wkrótce ma tu być burmistrzem, jak jej zaczął przekładać, że z nim nie ma żartu, że od swego nie odstąpi i musi ją zrobić szczęśliwą, jak ja zaczęłam się gniewać, pogroziłam, że gitarę pobije na drobne kawałki, i dałam jej parę dobrych szturchańców, od i dała sobie wyperswadować, przeprosiła mnie niby za upór i powiedziała, kiedy już tak mama mówi, że mnie to sądzono, to dobrze, to pójdę. I nie uwierzy pan, co to za radość dla mnie, że Pan Bóg daje taki los mojej dziewczynie. Bo burmistrzostwo pana Kutasińskiego to pewne. On już nie od dziś dołki kopie pod teraźniejszym burmistrzem. A to się u nas zawsze udaje i już przeczuwam, z jak spokojną głową dzisiaj zasnę, przemyśliwając tylko o tym, co to będzie, jak moja córka zostanie burmistrzową. Wara wtedy pani Krzyskiej siadać przede mną w kościele, a ten szelma, Mordko. Nie będzie śmiał narzucać mi tyle kości, za które muszę mu płacić, jakby za polędwice. Panu Xaweremu dziwnie się jakoś wydało, że dziewczyna z takim charakterem dała się skłonić szturchańcem i uległa tak łatwo interesowanym widokom matki, przedającej ją za pierwszeństwo w kościele i za nadzieję lepszego towaru od rzeźnika. Przypomniała mu się w ten czas ta rozmowa instrumentów, ten flet i gitara, i rzekł jakby od niechcenia pani, że ci się tak powiodło i będziesz mogła upokorzyć panią krzyską i gości swych lepszym traktowaniem mięsem. Ale proszę pani, dlaczego to panna Melania tak do gitary przywiązana, a pani zdaje mi się powiedziałaś, że cię instrument ten dużo zdrowia kosztował? Alboż nie kosztował, proszę pana? Odpowiedziała z westchnieniem, a wszystkiemu mój mąż winien, panie świeć nad jego duszą. Mówią, że kobiety uparte, gdzie tam? Jak się zdarzy mężczyzna uparty, to gorszy od dziesięciu kobiet. To tak było i z tą gitarą. Kiedy Melancia chodziła jeszcze do szkoły przy paulińskim kościele, miała już czternaście lat, poznał ją jakiś młody chłopak, który tam uczył śpiewania. Stąd, zowąd przyszło do tego, że niby pokazała się w niej wielka ochota do muzyki i zaczął ją tam uczyć na gitarze. Dziewczyna bardzo lubiła te nauki, zostawała się z kilkoma innymi jeszcze w szkole na godzinę i więcej i, i uczyła się, także my o niczym nie wiedzieli. Aż tu, może już w rok potem, jak przyszły imieniny ojca, przyniosła gitarę do domu. ów jej nauczyciel przyszedł z fletem i zagrali mu w drugim pokoju, prawdę mówiąc, tak ładnie, że się starasz, rozpłakał. Mnie jakoś coś tknęło, że mnie była bardzo z tego kontenta, bo chłopak był ładny, dobrze grał i choć sam biedny nie wiedzieć, dlaczego darował Melanci tę gitarę, do której ona przylgnęła duszą i ciałem. Kazałam zaraz oddać to brzękadło, ale dziewczyna zaczęła płakać, chłopak zaczął prosić, że jemu to darowali, że mu nie potrzebna, że choć umie grać i na gitarze, ale to dla mężczyzny niekorzystny instrument. No i wtedy mój stary uparł się i nie tylko pozwolił, że gitara została, ale jeszcze i na to pozwolił, że ów chłopak przychodził trzy i cztery razy na tydzień i uczył ją w domu. Otóż proszę pana, jak zaczęli grać oboje, tak i w sercu Melanci coś zagrało i nóż mizernieć, i płakać po nocach i zamyślać się, że do żadnej roboty ani ją było napędzić. Wtedy ja dopiero wsiadłam na starego i pokazałam mu, jakiej biedy narobił. Nieboszczyk, prawda, sfukał mnie zrazu i gdy mu oboje padli do nuki, zaczęli prosić i szlochać, pozwolił, aby się pobrali. Ale mnie co innego było w głowie dla mojej córki, nie taki hołysz. Otóż jakem się rozchodziła, jakem zaczęła suszyć głowę mężowi, przyszło do tego, że strzepnął rękami i zakazał chłopcu przychodzić do domu i o tym małżeństwie myśleć. Ale co to pomogło? Taki widywali się z sobą i gitara została z nią i głupia miłość w sercu dziewczyny. No, a jeżeliż on był jej sądzony, rzekł pan ksawery z uśmiechem. Aj, proszę pana, odpowiedziała ruszając z ramionami, jak mógł być sądzony takiej dziewczynie jak moja melancia chłopak bez kawałka chleba? Prawda, że to było chłopczysko poczciwe, pracowite i że miał sobie obiecane miejsce w orkiestrze, no ale wszystkie te obiecanki to były gruszki na wierzbie. A ja miałem co innego w myśli. Otóż i powiedziałam córce, że chyba umrę. Wtedy niech sobie robi, co się jej podoba. No ona zmiarkowała, że ze mną nie przelewki, że kiedy ja czego nie chcę, to na chcenie ojca nie ma się co spuszczać, choć on zawsze był za nią. Wyperswadowała sobie trochę jeszcze w Warszawie, no jak mój mąż umarł i przeniosłam się tu, zapomniała dzięki Bogu do reszty. No i teraz będzie burmistrzową, i sama to widzi, że jej nie muzykant, ale burmistrz był sądzony. Gdy ktoś jeszcze nadjechał na noc i oberżystka poszła krzątać się koło przyjęcia nowych gości, pan Xavery chodził jeszcze długo po pokoju i rozmyślał o biednym losie dziewczyny, której sercu taki gwałt zadawano.